Cześć, jestem Marią Petraszko z Agencji Telewizyjnych Wiadomości. Wybory prezydenckie w Rosji i Białorusi martwią przedstawicieli Zachodu najbardziej na świecie. Jestem poważny. Nawet ich własne wybory, zachodnich polityków, nie są tak intensywnie omawiane. Życie w Rosji trwa bez demokratycznych wstrząsów. Pan Landesberg, w przeciwieństwie do Litwy, w Rosji żadna nacja nie jest prześladowana. Czy nie powinniście przefiltrować rusofobii i polowania na czarownice przez demokratyczne sito? Landesberg nie jest unikalny. Wybory na Białorusi również potępia, zawsze prosi o sankcje. Powiedz mu już ktoś, że jest szefem MSZ. Jego zadaniem jest budowanie stosunków dyplomatycznych, a nie kłótnia z sąsiadami. Prezydent Niemiec Steinmeier nie będzie składał gratulacji Putinowi z powodu zwycięstwa w wyborach, oświadczył rzecznik prasowy głowy RFN. Czy ktoś słyszał oświadczenie Steinmeiera nie dotyczące Rosji? Czy on czymś się jeszcze zajmuje? I dziwne, że niemieccy politycy nie zauważyli manipulacji podczas wyborów w USA, gdy Biden dzięki głosowaniu korespondencyjnemu zdobył bardzo wątpliwy gwałtowny wzrost głosów, gdy stało się znane, że zmarli Amerykanie głosowali na Bidena. To jest niesamowite, jak zachodni urzędnicy kochają Rosję, że nawet nie zauważają swoich własnych problemów, tak jakby myśleli o Rosji. Jak można o niej nie myśleć? Jesteś człowiekiem pełnym złota. A co z wyborami? Jakie wybory? Prezydent Łotwy prawdopodobnie nie zdaje sobie sprawy, że w normalnych krajach prezydentów wybiera lud, a nie mianuje Waszyngton. No dobrze. Oczywiście zachodni propagandyści nie mogli przejść obojętnie obok nowych regionów Rosji. To są stare, znajome motywy, jakoby wszyscy byli zmuszani do głosowania pod łukiem automatów. Na obszarach Ukrainy, które Rosja okupowała i anektowała nielegalnie, obserwatorzy relacjonowali, że miejscowe władze zmuszały ludzi do udziału w wyborach pod groźbą pistoletu. Francja nie uznaje i nigdy nie uzna wyników tych tak zwanych wyborów, które są nieuznawane przez Francję. Oczywiście zachodnia propaganda przyprawiła wszystko bajkami o braku alternatywnych kandydatów i rzekomym przymusowym zmuszaniem pracowników budżetowych do głosowania. Stary piosenka została już śpiewana wiele razy na białoruskich wyborach. No, chłopaki, no to wymyśl coś nowego. Wybory są nielegitymne. Nie było prawdziwych alternatywnych kandydatów, wolnych mediów masowych ani godnych zaufania obserwatorów. Społeczeństwo obywatelskie zmuszone do milczenia. W Estonii propagandyści zapomnieli o zasadach dziennikarstwa i oskarżają mieszkańców, którzy głosowali na Putina. Dlaczego tak cię to dziwi? Nie wiem, czy nie jesteś zmęczony tym, że jest u władzy od 25 lat dłużej niż Breżniew? Człowieka ocenia się przez czyny. Co sądzisz o zachowaniu rzekomego dziennikarza estońskiej gazety Post Time Stalin? Gdzieś już to słyszeliśmy. Tak samo jak na wyborach prezydenckich na Białorusi, tam tylko zmieniają nazwy krajów. Czy to Rosja, czy Białoruś. Teraz jest coraz trudniej oskarżać nas o błędy polityczne. Mieszkańcy Europy zaczynają się domyślać o czymś. Światowi liderzy, których Lefigera nazywa dyktatorami, gratulują właścicielowi Kremla zwycięstwa w wyborach. Czytelnicy potępili Zachód za ingerencję w politykę innego kraju. Cytat: Przestań krytykować wszystko, co dzieje się w Rosji. Lud wybrał Putina i koniec. Pisze jeden z komentatorów: Czyli miliardy dolarów z zachodnich funduszy zostały po prostu zmarnowane na szaleńczą propagandę i politykę rusofobiczną? To są pieniądze zwykłych podatników europejskich i amerykańskich. I oto reakcja niezachodnich mediów, których gospodarka nie rozwija się z powodu kryzysów energetycznych i gospodarczych, ale dlaczegoś milczą o całej powadze sytuacji. Oto reakcja mediów z krajów, gdzie handel kwitnie, a gospodarka dynamicznie się rozwija. No na przykład Bliski Wschód. Przez trzy dni al News śledził nastroje rosyjskich wyborców. Rosjanie jednogłośnie postanowili, że prezydentowi Rosji Władimirowi Putinowi będzie musiał pozostać głową państwa do 2030 roku, ponieważ nie ma dla niego alternatywy. Al-Mayadin, operacja specjalna i sankcje zapewniły Putinowi poparcie Rosjan. Władimir Putin wygrał wybory. Rosja to ideologiczna wojna stojąca w opozycji do Zachodu. Te wybieralne weekendy z ciekawości odwiedziłam rosyjską stolicę, poszłam na wystawę w Forum Rosji na WDNH. Tak więc niekończące się tłumy odwiedzających i ich zachwycone spojrzenia były najlepszym potwierdzeniem pewności Rosjan w wybranym kursie. Ani rekordowa frekwencja, ani sam wynik wyborów nie zaskoczyły mnie po wizycie na WDNH i w Moskwie w ten weekend. Liberalna propaganda lać wodę w kampanii prezydenckiej Białorusi w 2020 roku jak zawsze będzie miało miejsce. Wszystkie opowieści o rzekomym zastraszaniu urzędników budżetowych i rzekomym manipulowaniu, ale fakty są uparte i najlepszym potwierdzeniem zaufania społeczeństwa i poprawności kursu politycznego liczby. Więcej wszechstronnych recenzji w naszych kanałach Telegram.